Praca dyplomowa, czyli Keep It Simple. Spojrzałem sobie ostatnio w statystyki moich filmów. Okazało się, że tylko 20% widzów subskrybowało mój kanał. Dlaczego to zrobili? Chcą otrzymywać powiadomienia o nowych filmach oraz wspierać Akademię Belfra. Teraz jest dobry moment na kliknięcie subskrybuj i zadzwonienie dla mnie dzwonkiem. Sprawa wydaje się oczywista, jeśli pod uwagę weźmiemy pewną analogię. Wyobraź sobie kobietę, która chce przekroić jabłko. W tym celu pojechała na wiele lat do klasztoru Shaolina, by nauczyć się perfekcyjnego ciosu, dzięki któremu będzie mogła cieszyć się dwoma idealnie równymi połówkami jabłka rozdzielonego bez użycia noża. Gdy wróciła, od razu przystąpiła do realizacji swojego zadania. Czekała na to jabłko tyle lat. Niby śmieszne, ale czy rzeczywiście? Zastanów się, czy nie tkwisz w podobnym procesie, pisząc swoją pracę dyplomową. Człowiek czasem zupełnie nieracjonalnie wybiera drogę, którą chce kroczyć. Jedynym sposobem, aby sprawdzić, czy dokonało się dobrego wyboru w kwestii pracy dyplomowej, jest sprawdzenie, czy pracujesz zgodnie z zasadą kiss, czyli keep it simple. Czy ta analogia z jabłkiem jest uprawniona? Tak! Tak i jeszcze raz tak. Cel pracy dyplomowej podpowiada nam sama jej nazwa. Praca dyplomowa jest po to, aby uzyskać dyplom. Praca magisterska, aby uzyskać magisterium. Inżynierska, aby być inżynierem. Licencjacka, aby mieć tytuł licencjata. Doktorska, żeby być doktorem. Nic więcej, nic mniej. Być może narażę się części moich widzów, ale w mojej opinii praca dyplomowa nie jest miejscem realizowania swoich ambicji. Jeśli masz ciekawy pomysł na badania lub świetne idee, którymi chcesz się podzielić z otoczeniem, jedź na konferencję, opublikuj artykuł lub wydaj książkę. Jeśli chcesz przebić swojego promotora w liczbie punktów ministerialnych, napisz to wszystko po angielsku i opublikuj w międzynarodowym czasopiśmie. Prac dyplomowych prawie nikt nie czyta. Co więcej, wielu pracowników uczelni traktuje recenzowanie jako przykry i mało płatny obowiązek. Jedyne, na co często zwraca się uwagę, to ilość błędów i potknięć. Zatem praca wolna od błędów jest po prostu bardzo dobra. Z tego wniosek, że ambicja nie jest priorytetem. Ważniejsze jest po prostu przedstawienie sensownej pracy i zdanie egzaminu dyplomowego. Dlaczego zatem pisać rzetelną i poprawną pracę? Żeby zmniejszyć ryzyko niezaliczenia egzaminu dyplomowego, bo to przeczy właśnie najważniejszemu celowi. Pokażę Wam teraz 10 najczęstszych błędów, które powodują oddalenie od celu czyli pozytywnego przebiegu procesu dyplomowania. Wybór tematu, do którego nie ma bibliografii. Często jest tak, że studenci wybierają jakiś odjechany temat i cieszą się, że wybrali coś nietuzinkowego i zaskakującego, do momentu pierwszej wizyty w bibliotece, w czasie której okazuje się, że na temat nie ma prawie niczego. Skomplikowane i niemożliwe do wykonania badania. Tutaj łatwo strzelić sobie w stopę. Czasem promotor nie zauważy kilku szczegółów w opisie planowanych badań i student zostaje z badaniem, którego nie można zrealizować bez wsparcia z NASA. Niejasne określenie celu pracy, problemów i tytułu. Najgorzej, gdy robisz coś nie wiedząc, co robisz. Wtedy też recenzenci nie będą wiedzieli, co miałeś zrobić i czy to zrobiłeś. W najlepszym wypadku ocenią sprawę według własnego uznania, w najgorszym napiszą wprost. Nie mam pojęcia o czym ta praca jest i o czym miała być, ponieważ autorowi w najmniejszym stopniu nie przeszkadzał tytuł w rozwoju grafomańskiej lawiny słów. Wybór nieodpowiedniego promotora. Były już na ten temat odcinki w Akademii Belfra. Wybór promotora jest trochę jak wybór partnera do górskiej wspinaczki. Wybierzesz starą safandułę czy pewnego siebie, zdecydowanego i konkretnego człowieka? Grafomania. Jeśli zauważasz u siebie takie ciągoty, powinieneś wystopować lub założyć bloga. Nie wiem, może pisać pamiętnik w trakcie pisania pracy dyplomowej. Styl prac dyplomowych nie znosi wręcz przewlekłego i niekonkretnego języka, pustych akapitów i zdań bez znaczenia. Za dużo bibliografii. Inna skrajność to przepis bibliograficzny umieszczony na końcu niemal każdego zdania. Widziałem prace licencjackie z dosłownie setkami pozycji bibliograficznych. Uwierz mi, ten zapał można spożytkować gdzie indziej. Dodatkowo, im więcej bibliografii, tym łatwiej coś pomylić. Czytanie zamiast pisania. Jest pewna grupa studentów, którzy uważają, że aby zacząć pisać, trzeba się dobrze przygotować i przeczytać wszystkie materiały. Tacy zwykle nie bronią się lub bronią się po terminie. Komplikowanie stylu, długie zdania. Pisanie w stylu naukowym nie polega na komplikowaniu. Jest wręcz przeciwnie. Dobry styl naukowy to styl prosty i czytelny, choć oczywiście jego elementem jest naukowe słownictwo i język danej dziedziny. W tym zakresie można się bardzo wiele nauczyć od Amerykanów. Wybór pracochłonnej metody badawczej. Czy do skopania działki weźmiesz szpadel czy młotek? Czasem niektóre prace dyplomowe zawierają tego rodzaju absurdy. Zastanów się, czy metoda, którą wybrałeś, zaprowadzi cię najprostszą możliwą drogą do rezultatów. Pisanie nie na temat. Czasem, studentom, wydaje się, że aby napisać dobrą pracę, trzeba w tekście umieścić wiele wiedzy kontekstowej. I przez pierwszych kilkanaście stron nie wolno od razu przejść do tematu, bo wtedy jest źle. Nie obawiaj się, że twój licencjat będzie miał 40 stron. Lepiej 30 konkretu niż 150 bez sensu. Gdy zaczniesz pisać, z pewnością zauważysz, że tekst rośnie w oczach i to by było na tyle. Pamiętaj, keep it simple. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Dostęp do Akademii Belfra jest bezpłatny. Jeśli jednak chcesz, Możesz wspierać mój kanał, zdobywając jednocześnie umiejętność produktywnego i efektywnego uczenia się oraz realizowania swoich obowiązków na studiach. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Zapraszam Cię na mój kurs produktywności. Możesz zyskać umiejętności, których nie zyskasz na studiach. Możesz zyskać wiedzę o dobrej pracy, która zaprowadzi Cię wprost do sukcesu. Możesz też poznać sposoby efektywnego wykorzystania czasu, które z pewnością przydadzą ci się także w trakcie pisania pracy dyplomowej. Postanów sobie produktywność, efektywność i skuteczność. Jak to zrobić? Wzmocnij pozytywne nawyki. I otwórz drzwi do sukcesu. Odwiedzaj regularnie portal studia.pl. Jest to miejsce stworzone dla studentów. Znajdziesz tam moje artykuły o pisaniu prac i odnoszeniu sukcesów na uczelni, skuteczne porady i zawsze aktualne informacje o uczelniach.